Koniec kontroli Kołodziejczaka w Drohusku, ale to nie koniec protestów rolników. Joe Biden apeluje do Izby Reprezentantów w sprawie pomocy dla Ukrainy. Za chwilę goście Radia Z, Marcin Kulasek, wiceminister aktywów państwowych. 18. Rolnicy w przyszły wtorek ponownie wyjadą na drogi, zapowiadają blokadę przejść granicznych z Ukrainą, dróg dojazdowych do portów morskich i przeładunkowych stacji kolejowych. Protesty dotyczą wprowadzania unijnego Zielonego Ładu oraz napływu towarów z Ukrainy. Dzisiaj wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak prowadził kontrolę terminala przeładunkowego w Drohusku, gdzie według doniesień rolników miało rozpływać się ukraińskie zboże. Reporter Radia Z Michał Makowski w Wiadomościach. Witaj, jak przebiegła ta kontrola i jaki przyniosła wynik? Urzędnicy pracujący w terminalu przez wiele godzin nie chcieli pokazać ministrowi dokumentów. Dopiero przyjazd dyrektora PKP z Warszawy rozwiązał problem. Rolnicy alarmowali wiceministra Kołodziejczaka, że transporty kolejowe z ukraińskim zbożem są przeładowywane na ciężarówki. Jednak kontrola nie wykazała uchybień. Okazało się, że rzepak i kukurydza, które zostały zapakowane, były zaplombowane, pojechały do portu, procedury zostały zachowane, a urzędnicy też zachowali się koniec końców w porządku. Na kolejne alarmujące doniesienia rolników w sprawie ukraińskiego zboża mają reagować także lotne brygady Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzane mają być też ciężarówki, które pojechały ze zbożem do Niemiec, a później wróciły do Polski. Kołodziejczak postuluje wprowadzenie zakazu importu ukraińskiego cukru. Jutro ma rozmawiać na ten temat z ministrem Siekierskim. Joe Biden apeluje do Izby Reprezentantów w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy. Na wsparcie w wysokości 60 miliardów dolarów zgodził się już amerykański Senat. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie. Koszty bezczynności rosną z dnia na dzień, szczególnie na Ukrainie, podkreślił Biden. Strażacy i pracownicy Wód Polskich uszczelniają wały przeciwpowodziowe w dwóch miejscach w zachodniopomorskim. Woda przelała w Kołczewie pod Wolinem. Przeciekać zaczęły także wały przeciwpowodziowe w Świętej w powiecie goleniowskim. Jak mówi rzeczniczka Wód Polskich Natalia Chodań, sytuacja jest opanowana, ale w obu tych miejscach wały są cały czas uszczelniane. I tu prace polegają na tym samym, ponieważ chodzi o zaporę przeciwpowodziową. W jednym jest to na górze wału, natomiast w miejscowości Święta doszło do rozmoczenia wału. Sytuacja może skomplikować się w przyszłym tygodniu, wtedy poziom rzek może się podnieść. Już teraz popołudniowa rozmowa w Radiu Z. Zapraszam, Beata Lubecka. A zapraszam. Gościem Radia Z jest Marcin Kulasek, wiceminister aktywów państwowych i sekretarz generalny, czyli ważna figura w Nowej Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. I jeszcze wiceminister od nadzoru spółek zbrojeniowych. To o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Na początek Rada Gabinetowa za nami, a premier na początek taką wrzutkę poczynił, mianowicie powiedział, że ma do dyspozycji prezydenta są dokumenty, które potwierdzają w 100% zakup, korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa. I że było to z inicjatywy CBA, które zwróciło się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości. Rozumiem, że pan premier chciał narzucić swoją narrację. Chciał wyprzedzić prezydenta. Panie redaktor, jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to idzie jakby w ślady swojego poprzednika i chyba trochę go jakby naśladuje. Mówię tutaj świętej pamięci Lechu Kaczyńskiego. A w którym miejscu go naśladuje? No akurat w próbie narzucenia z kolei albo zachowania się jak nauczyciel w stosunku do jakiegoś uczniaka i postawienia pana premiera Donalda Tuska i odpytywanie go w ten sposób. Moim zdaniem to wtedy, jak pan świętej pamięci Lech Kaczyński był, nie zdał egzaminu i pan Duda, prezydent, powinien się uczyć na błędach i nie powielać takich rzeczy, więc tak wyszło. Myślę, że tutaj sytuacja jest jednoznaczna, jeżeli chodzi o Pegasusa. Komisja pracuje, jeszcze więcej rzeczy ciekawych wyjdzie. Ja rozumiem też, że zajmie się tym prokuratura, jak sądzę, a to poprawi relacje rządu z Pałacem Prezydenckim i to dzisiejsze spotkanie w ramach Rady Gabinetowej? Jeżeli będzie takie wrażenie, że jest właśnie tylko przepychanka, pokazanie kto mocniejszy, to na pewno nie poprawi, ale jeszcze raz powtórzę, pan premier Tusk powiedział, że będzie współpracował z prezydentem, chce współpracować, również jeżeli chodzi o strategiczne inwestycje jak CPK. My jesteśmy otwarci jako rząd na współpracę. Jak dzisiaj oglądałam to wystąpienie premiera przed rozpoczęciem, albo inaczej, podczas tej części, która była dostępna dla mediów i dla opinii publicznej Rady Gabinetowej, to miałam wrażenie, jak mówił CPK, że jest mocno sceptyczny. No, ja nie wiem, czy to dobre wrażenie. Moim zdaniem
ten projekt jest potrzebny, tylko musi być zweryfikowany, czy że wszystko. No tak, to słyszymy, że jest audyt, którego nie wiadomo, czy już się rozpoczął, czy się nie rozpoczął generalnie, no ale w takim razie. Ale panie redaktorze, Lewica jest za tym, żeby CPK budować, czy nie budować? Docelowo jesteśmy za tym jak najbardziej. Przede wszystkim w ślad za tym idzie rozbudowa sieci kolejowej, która jest niezbędna w Polsce i o tym mówimy od samego początku. Czyli sieci kolejowe tak, a lotnisko niekoniecznie. Nie, lotnisko też, ale no mówię, no pewne rzeczy muszą być zbadane. Panie redaktorze, my jesteśmy często odpytywani z wszystkiego, jakbyśmy rządzili od roku czasu. Przypomnę, 13 grudnia, dzisiaj mamy 13 lutego. No proszę, 2 miesiące, proszę tak. Nam dać chociaż chwilę. No dobrze, ale jeśli chodzi o CPK, to już można było to jakoś tam generalnie się nad tym zastanowić, no pochylić na tę sprawę. No. Jeśli chodzi o Pegasusa, to tutaj też odezwał się od razu Mariusz Kamiński, który napisał w sieci, że dość insynuacji Donalda Tuska, sprawa tak zwanego Pegasusa to nie temat na polityczne kłamstwa i partyjne ataki. No i dlatego Prawo i Sprawiedliwość, jak praktycznie cały Sejm zagłosowała za powołaniem komisji. To trzeba jednoznacznie wyjaśnić i pokazać Polkom i Polakom, co tam się naprawdę wydarzyło. Wtedy będzie jasne. Jeżeli mają czyste ręce, to czego się obawiają? No Jarosław Kaczyński też zabrał głos i powiedział, że jeśli komuś całkowicie nie wierzę, to jest to właśnie Donald Tusk. I powołał się na swojego świętej pamięci brata, który miał nazywać obecnego premiera wielkim, cytuję, kłamczuchem. Choroba coraz bardziej się zaostrza, tak powiedział prezes Kaczyński. No pytanie, czyja choroba? Bo ja mam wrażenie, że czasami pan prezes Kaczyński już ma mniejszy kontakt z rzeczywistością, niż byśmy sobie wszyscy życzyli. No ale dobrze, zostawmy to, pani redaktor. Są powołane 3 komisje, one, ich bieg się toczy, pewne rzeczy zostaną wyjaśnione, być może będzie miejsce na to, żeby powołać kolejne komisje, zresztą żeśmy zapowiadali. Jedne zakończymy, będziemy wyjaśniać drugie rzeczy. Tych nieprawidłowości, proszę mi uwierzyć, nazbierało się trochę przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, i to wymagali od nas wyborcy, o tym żeśmy mówili podczas kampanii wyborczej, że będziemy to pokazywać. Teraz mówimy, sprawdzam, pokazujemy, wyciągamy. Jeżeli mają czyste ręce, wrócę, powtórzę się jeszcze raz, to czego się obawiają? No sprawa Pegasusa rzeczywiście jest bulwersująca i na pewno wymaga wyjaśnienia, to bez dwóch zdań. Jeszcze wrócę do CPK, bo Lewica, rozumiem, ma tutaj jakieś wątpliwości, że jeśli chodzi o sieć kolei, trzeba to rozbudować, tak zwane szprychy jak najbardziej, tak? Lotnisko wielkie może niekoniecznie, chociaż czy ono było takie wielkie? Nie. Gdyby powstało w takiej postaci, jak jest teraz zaprojektowane, to byłoby dopiero 12 w Europie, no to znowu nie przesadzajmy, że, no byłoby, jakieś, no że byłoby jakieś wielkie. Natomiast Marcelina Zawisza z partii Razem mówiła tak na łamach prasy, że nie potrzebujemy 16 małych lotnisk, tylko portu, które da nam bezpieczeństwo militarne, bo nie jesteśmy krajem w środku Europy, tylko państwem granicznym. Jesteśmy państwem granicznym, jeżeli chodzi o Unię Europejską czy o NATO, ale ja mam troszeczkę inne zdanie. Może rzeczywiście 16 lotnisk to by było za dużo, ale takie regionalne lotniska są niezbędne do prawidłowego poruszania się Polek i Polaków. Takie moje zdanie. A czy minister Lasek to właściwy pełnomocnik do spraw budowy CPK? Bo to też pytają słuchacze. No bo w ich, przynajmniej w ocenie niektórych, to tak na dobrą sprawę, pan minister sabotuje budowę tej inwestycji. Nie sabotuje, tylko sprawdza, czy wszystko zostało dobrze poprowadzone. No, przypomnę, ogromne pieniądze poszły na CPK, tam nawet łopata nie została wbita. No, panie redaktor... No ale proces inwestycyjny czy to tak trwa, samo no, to można... nie jest tak, że od razu się wchodzi z łopatą. No dobrze, no dobrze, ja wszystko rozumiem. Ale no, ile lat minęło? Proszę mi powiedzieć, czy odbijając piłeczkę, czy pan minister Horała był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu? Teraz mam naprawdę mieszane uczucia, albo bym powiedział, powiedział więcej, że niekoniecznie. No, od 13 grudnia bierzemy odpowiedzialność za państwo. Ja wiem, że to się przedłużyło i że jest wrażenie, że długo, ale przypomnę, po drodze był 2-tygodniowy rząd, który narobił jeszcze trochę bigosu. Też trzeba parę rzeczy wyjaśnić. Więc, no, pani redaktor, trochę cierpliwości. My naprawdę wiemy, co robimy i wiemy, z czego później wyborcy nas rozliczą. A jeśli chodzi o spółki zbrojeniowe, to co tam trzeba zrobić? No bo pan będzie za to odpowiedzialny. Rozumiem, czy będzie pan trochę wchodził w paradę ministrowi obrony? Nie, absolutnie nie będę wchodził w paradę. Będziemy współpracować z premierem Kosiniakiem Kamyszem. Zresztą się znamy bardzo dobrze. Szanujemy się, lubimy. Myślę, że to będzie dobra współpraca. Ewolucja, nie rewolucja. Pani redaktor, jesteśmy krajem frontowym. Jesteśmy wschodnią flanką. No to wiemy, ale musimy co w takim zbroić razie... polską armię. Jest realne zagrożenie. Wszyscy o tym wiemy, jak tutaj wspólnie z słuchaczami pani redaktor wie, o co chodzi. My na pewno nie będziemy robić tego, co robił Macierewicz na przykład z karakalami.
powiem o jednej rzeczy, bo nie wszyscy może to odnotowali. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z wiceministrem Korei Południowej, wiceministrem MONU. Rozmawialiśmy między innymi o współpracy, o tym, co dalej z polonizacją polskiego czołgu ukraińskiego K2, polonizacją na K3.pl, kiedy to się wydarzy. No i kiedy to zapytaliśmy, się wydarzy? No mamy, że tak powiem, tu zdradzę trochę tajemnicy, może nie do końca, bo to było oficjalne spotkanie, ale pytań na moje pytanie właśnie do pana ministra, wiceministra MONU Korei Południowej, co się dzieje, bo umowy ramowe, sama umów wykonawczych, to jak Yeti, o nich się opowiada, a nikt ich nie widział. No i wziął mocny oddech i zapytał, czy może odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Ja oczywiście powiedziałem, że tak. I pytanie było zadane takie: a kiedy wymienicie kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Bo... No i co już wymieniliście? No, wydarzyło się w poniedziałek, że było walne zgromadzenie Polskiej rozumiem, Grupy że to Zbrojeniowej. Była pana inicjatywa, bo rozumiem, że cały czas jesteśmy na etapie, że to jednak... Nie do końca było walne zgromadzenie i walne zgromadzenie zmieniło ale kandydatów wskazuje jednak Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak wy nie patrzycie, albo minister, albo wiceministrowie. Tutaj zgodnie z kodeksem. A miały być konkursy. Konkursy będą, pani redaktor. Zobaczymy, konkursy będą. No, do zarządów wszystko jest tutaj, jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą. Oceniała ich Rada do Spraw Spółek, każdego kandydata, który miał być tutaj muszę postawić pauzę. A teraz już jesteśmy tylko na Facebooku, na Radio ZBL, na YouTubie i na Twitterze, więc proszę zostać z nami. Wiceminister Kulasek też z nami zostaje. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest wiceminister aktywów państwowych. To brzmi dumnie. Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Pytanie słuchacza na dzień dobry. Ile pan teraz zarabia jako wiceminister aktywów państwowych i czy już panu wystarcza do pierwszego? Bo wcześniej wspominał pan, że za 9 tysięcy netto w Warszawie to ciężko przeżyć. Uśmiechnąłem się. Dziękuję słuchaczowi za to pytanie, bo mogę do tego, tej sytuacji wrócić. Przypomniały mi się czasy, kiedy byłem świeżo upieczonym posłem. No i ta wypowiedź moja popełnił frycowe, jak to mówią, trzeba zapłacić i jedyny błąd to był, że nie dokonałem autoryzacji i została ta wypowiedź źle zrozumiana. Jak zawsze winni są dziennikarze. Nie, właśnie winę biorę na siebie jako właśnie tego nieopierzonego posła, który jednak nie do końca się zachował tak, jak powinien. Teraz już bym wiedział, co zrobić. Natomiast mówiłem... Wyszkolił się pan. Mówiłem wtedy o tym, że zadano mi pytanie, czego brakuje posłom mieszkającym w hotelu. Mówiłem o aneksie kuchennym, no bo ja, pani redaktor, bardzo lubię gotować. Może nie widać, ale lubię i gotuję. I tak by pan sobie chciał pogotować ten hotel? Nie, ale tak? Chcę powiedzieć też jednoznacznie, że już od czasu studiów sam się utrzymam i bardzo szanuję pieniądze. Gotowanie sprawia mi przyjemność, a jednocześnie powoduje możliwość zapanowania nad budżetem. No, jeszcze raz do tego wrócę. Jakbym miał się cały czas stołować w restauracjach, to największych pieniędzy by brakło. No ale przecież w tej restauracji sejmowej, no to co, ceny są konkurencyjne, a właściwie bezkonkurencyjne. No ceny są jakie są. Wcale nie są aż takie konkurencyjne, jakby mogły się wydawać. No, ale zawsze można ale być dobra też, no pani, jest tutaj ale pani redaktor, oni też nie jest zawsze czynna, dokładnie. Ale nie odpowiedział pan na pytanie, ile pan teraz zarabia jako wiceminister aktywów państwowych i czy panu wystarcza już do pierwszego? Wystarcza, wtedy mi wystarczało, wystarcza mi teraz. Nie ma żadnego problemu. Jeszcze jedną rzecz powiem. A ile pan zarabia jako wiceminister aktywów państwowych? Te uposażenia się nie sumują, żeby była jasność. Albo się jest ministrem czy wiceministrem, albo się jest posłem, albo się pobiera uposażenie poselskie, albo uposażenie ministra. Można sobie wybrać. I pan wybrał? Ja wybrałem ministerialne. Bo jest wyższe. Bo jest troszeczkę wyższe. No, czyli? I wynosi? 12 500 zł brutto. Do tego jakieś dodatki generalnie. Dodatek funkcyjny. Tak no rozumiem. Jest. Przyjeżdża pan limuzyną rządową. Ale gdzie przyjeżdża? A tutaj pan przyszedł na piechotę. Tutaj przyszedł na piechotę. To jest blisko, no bo tu jest rzut beretem, można powiedzieć. Panie redaktor, nie nadużywamy tego. Proszę mi uwierzyć. To są pewne zmiany i to będzie można zaobserwować w podejściu. Tłuste koty, punktowaliśmy to wielokrotnie, przynajmniej my jako posłowie Lewicy, więc nie będzie takich sytuacji. Proszę mi uwierzyć. Pytanie słuchacza. Czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych są jakieś wstępne założenia w sprawie zakreślenia planu, które spółki Skarbu Państwa albo które sektory będą sprywatyzowane?
Nie ma takich planów. W ogóle uważamy, że Skarb Państwa powinien utrzymać te spółki, które ma. No, to są nie nasze, będzie wyprzedaży, to są tak? nasze srebra rodowe i musimy o nie dbać. Musimy pilnować, żeby to funkcjonowało wszystko tak, jak trzeba. Przypomnę, część spółek jest spółkami giełdowymi, także więc głównie zarządy powinny o to dbać, a my jako ministerstwo nadzorujemy to wszystko. A jak to się stało, że w Radzie Nadzorczej Orlenu znalazł się profesor Tomasz Sójka, powiązany z Polską 2050 i który jako prawnik opiniował fuzję Orlenu z Lotosem? Jak to się stało? Nie wiem, jak to się stało. Widocznie jest, na pewno jest ekspertem, fachowcem i się znalazł. Ale czy to był pomysł, że się znalazł? Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć, aż pani redaktor akurat... Ale to ministerstwo tutaj jakoś maczało, przepraszam za taki kolokwializm, palce, czy też nie? Jeżeli chodzi o spółki paliwowe, one są bezpośrednio w nadzorze pana ministra Budki, więc myślę, że tutaj... Aha, czyli ewentualnie, jeśli ktoś był tutaj jakimś pomysłodawcą, to pan minister Budka, nie, rozumiem? Nie, nie wiem, czy minister Budka. Była Rada do Spraw Spółek, tam wpływają pani redaktor osoby potencjalnie do Rady Nadzorczej. Ale to tak, one samo są wpływają? Tak samo wpływają, czy jak to... Mogą się zgłosić sami, mogą być zgłoszone przez koalicjantów, przez partie polityczne. Wszystko jest legalne. Ale koalicjant tutaj zgłosił tę kandydaturę? Nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć, pani. Nic pan nie wie. No to pan profesor Sójka w oświadczeniu napisał, że w styczniu bieżącego roku Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do mnie z propozycją kandydowania do Rady Nadzorczej Orlen S.A. Czyli stoi za tym jednak Ministerstwo Aktywów Państwowych. Czyli ktoś z ministerstwa się zwrócił do pana profesora. Pan profesor Sójka zrezygnował, a wcześniej rozmawiał z nim marszałek Hołownia. I teraz może mieć problemy, bo Komisja Nadzoru Finansowego bierze to pod lupę. Pani redaktor, no trudno mi się wypowiedzieć, bo nie znam tematu, naprawdę. Naprawdę pan nie zna? Zupełnie się pan do mnie nie interesował? A kiedy w takim razie, jeśli chodzi o te spółki, jeśli chodzi o konkursy? Projekt już jest gotowy, tak? To jest projekt rządowy? Czy on się dopiero pisze? Projekt jest pisany. Wiem, że koledzy z Polski 2050 przygotowują też swój projekt. Ale czy w ministerstwie powstaje taki projekt? Powstaje, jest w konsultacjach w ministerstwie i no, jest na etapie konsultacji. No to nie może... Ale konsultacje z kim? No, Departament Prawny, no wszystkie organy, które są do tego, departamenty, które są do tego wskazane. Czyli projekt, który miałby regulować powoływanie w ramach konkursów prezesów spółek Skarbu Państwa, powstaje w ministerstwie. Część spółek w swoim statucie ma zapisane już konkursy i te konkursy funkcjonują. Tak jak ale obiecywaliście, pan premier, może nie akurat Lewica, tak ale, jak, ale Koalicja Obywatelska akurat obiecywała, że, pan że będą obiecywał, spółki Skarbu. Koalicja Obywatelska obiecywała, no to jest proces, pani redaktor. Tak jak powiedziałam... Przeprowadzimy nowy nabór w transparentny konkurs, w którym decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. O, tu partyjne. Czyli rozumiem, że dlatego profesor Sójka zrezygnował. I to jest robione, pani redaktor, chociaż nie do końca we wszystkich statutach spółek jest to zapisane. Mówię, no to jest proces. Pewne rzeczy nie da się zrobić ad hoc. Trzeba to zrobić mądrze, żeby nie wypuszczać takich bubli prawnych, jak robili to nasi poprzednicy. No pewne rzeczy muszą być skonsultowane, sprawdzone, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Dobrze, czyli z jednej strony projekt powstaje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, drugi projekt przygotowuje Polska 2050. Czy one zostaną potem, nie wiem, razem sklejone? Czy będą dla siebie konkurencyjne? Pewnie obydwa projekty trafią do komisji i będą posłowie na tym pracować, którzy się pochylą. Wybierzemy najlepsze rozwiązania. Dlaczego nie można połączyć obu? A komitet nominacyjny to dobry pomysł? Eksperckie ciało, które miałoby de facto rozważać kandydatury? Pani redaktor, pewnie będziemy rozmawiać na ten temat. Jeszcze raz powiem, no nie chciałbym tutaj jakby zabierać głosu, bo to wszystko wyjdzie w pracach legislacyjnych. Myślę, że będzie inna sytuacja niż była do tej pory. Ja pani przypomnę działania Prawa i Sprawiedliwości. Wchodził projekt rano, dostawaliśmy go jako posłowie z samego rana. Od 12 był procedowany w pierwszym czytaniu, wieczorem był w drugim, a następnego dnia była ostateczna decyzja nad projektem pochylenia. No takich rzeczy nie będzie, pani redaktor. Chcemy uniknąć takiego stosowania głosu większości. Nie pozwolimy sobie na to, żeby te sytuacje się powtarzały. A od kiedy mamy nowego prezesa giełdy papierów wartościowych?
Ani, proszę mi przypomnieć. No, no właśnie nie wiem, myślałam, że pan mi przypomni. Nie jakoś wiem. Tak od niedawna. Od niedawna, na pewno od niedawna. I jak się nazywa? Jak się nazywa? Mhm, nowy prezes. Nie wiem. Tomasz Bardziłowski. Coś panu mówi to nazwisko? Nie. Zupełnie nie? No w kuluarach mówi się, że to jest dobre na znajome ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Coś pan wie? Też pan nic nie wie. Nic pan nie słyszał na ten temat. Nic nie wiem, panie redaktor. No nie można wiedzieć wszystkiego. Nie orientuję się. Nie znam człowieka. No w prasie czytałam, że jednak sposób powoływania nowych władz na giełdzie no wzbudził trochę emocji i kontrowersji, na przykład w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Chociażby dlatego, że kiedy wybierano nowego prezesa, no to pana prezesa nie było. Tam był jakiś szereg pytań generalnie do nowego prezesa, czy też kandydata na nowego prezesa. I dlatego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uważa, że potraktowano ich po prostu bez szacunku. Zacytuję tutaj wypowiedzi, że procedury miały być jasne i przejrzyste, ale nic takiego nie widać. No i stowarzyszenie apelowało do Skarbu Państwa o traktowanie akcjonariuszy z należytym szacunkiem właśnie. Jeżeli było coś nie tak, jeżeli było złamane w jakiś sposób prawo albo obyczaj, no to możemy do pewnych rzeczy wrócić i sprawdzić, co się wydarzyło. Ja nie znam takiej sytuacji, żeby tu był jakiś błąd popełniony. W Radzie Giełdy znalazł się także pan Paweł Chomiński, przez lata związany z pewnym funduszem Nobel Funds TFI i gdzie pracował też obecny minister finansów Andrzej Domański. No, czyli pewnie się znają. No, to fakt. Pewnie się znają. Ale czy to jest grzech, że się znają? Nie, nie, tylko po prostu... Nie, no ja uważam, że panie redaktor, to też jest taka sytuacja, że to nie jest tak, że to się da zrobić w ten sposób, że nie wiem, ktoś, kto kiedyś by kogoś znał, że ktoś kiedyś był politykiem, a teraz nie jest, a jest fachowcem czy ekspertem w danej dziedzinie, że jest przez to skreślony, bo ktoś kogoś znał albo ktoś z kimś ma jakieś relacje. Jeżeli jest fachowcem, jeżeli weźmie odpowiedzialność za taką spółkę i będzie się sprawdzał, będzie to prowadził dobrze, to ja tu naprawdę nie widzę żadnego problemu. No, no dokąd by to miało zmierzać, jeżeli by, a finalnie byśmy kogo zatrudniali czy przyjmowali na tę funkcję. No. To jeszcze zacytuję w takim razie Waldemara Markiewicza, prezesa Izby Domów Maklerskich, który też wypowiadał się na łamach prasy i mówił, że liczyliśmy, że po 8 latach nowe władze wprowadzą nowe standardy. Tymczasem głos branży pozostaje niesłyszany. Nie wiem, co się tam wydarzyło takiego, które by bulwersowało pana prezesa. Jeżeli rzeczywiście będzie jakiś problem i po pewnym czasie, gdy się nie będzie sprawdzał, jest Rada Nadzorcza, która może zmienić decyzję. Wszystko się może wydarzyć, więc trzeba dać człowiekowi szansę. Rząd Donalda Tuska miał być no jednak szczuplejszy. Panie redaktor, a jest trzecim co do wielkości w ostatnich 30 latach. Powstały nowe ministerstwa, wydzieliły się między innymi na przykład Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydzieliło się z Ministerstwa Edukacji. No, to był twór taki, który wszyscy, całe środowisko mówiło, że pasuje jak pięść do oka, przepraszam za kolokwializm. Tylko dlatego było połączone, że w pewnym momencie pan prezes Kaczyński stwierdził, że trzeba pokazać, że ministerstwa są mniejsze i połączył to tak jak wodę z ogniem połączy. Nie do końca to się sprawdza. Całe środowisko mówiło, że to nie powinno być. Więc między innymi z takiego powstaje nowe ministerstwo, Ministerstwo Przemysłu. No ale na razie to tylko panie minister nie wydarzyło. Ale no, na pewno się za chwilę wydarzy, bo to ministerstwo... Ale w trzech ministerstwach jest na przykład po 7 wiceministrów. To naprawdę aż tylu potrzeba? Ja nie wiem, może to rzeczywiście trzeba zweryfikować, pewnie pan premier się na tym pochyli, czy aż rzeczywiście tyle ministrów jest potrzebnych. No ale mówię, no, też żeby była jasność, koalicja, pani redaktor trochę się rządzi swoimi prawami. Przypomnę, w koalicji są 4 partie, więc każdy chce wziąć odpowiedzialność za poszczególne resorty i chce mieć udział we współrządzeniu i skoro bierze współodpowiedzialność, więc no, tak czasami to wychodzi. Być może te 7 ministrów, wiceministrów to jest zbyt duża liczba. Tak jak mówię, pewnie za chwilę pan premier się na tym pochyli. Liczbę sekretarzy stanu należy zmniejszyć do maksymalnie jednego w resorcie, zaś łączną liczbę wiceministrów do jednego na dział administracji rządowej. Tak pisali eksperci Polski 2050 przed wyborami w raporcie krytycznym dla rządu Mateusza Morawieckiego. Ale rozumiem, że teraz wszystko wzięło w łeb. Jak pan powiedział, jest to rząd koalicyjny składający się z 4 podmiotów i tutaj każdy ma swoje ambicje, każdy ma swoje apetyty i te apetyty no i każdy, trzeba... kto bierze odpowiedzialność, chce mieć wpływ na pewne rzeczy, pani redaktor. Więc no, tak to wygląda niestety.
A jak się czujecie z tym, że Donald Tusk zostawił was na lodzie, jeśli chodzi o start w wyborach samorządowych? Ale dlaczego na lodzie? A nie zostawił was na lodzie? Były negocjacje. No przecież wy bardzo chcieliście startować jednak z Koalicją Obywatelską. Chcieliśmy startować wspólnie, bo uważaliśmy, że to spowoduje, że większość sejmików będzie po stronie rządzących, czyli koalicji rządowej. Przypomnę, w tej chwili jest trochę inaczej, ale na początku kadencji samorządowej było 50-50, czyli połowa sejmików, 8 sejmików należało wtedy do opozycji demokratycznej, połowa do Zjednoczonej Prawicy i koalicjantów. Więc tutaj myślę, że to była dobra droga, duża szansa na to, żeby w ogóle zabrać władzę w samorządach PiS-owi. Dlaczego zabrać? Bo PiS ewidentnie przez 8 lat niszczył samorządy. Ja wywodzę się z samorządu. Ale to znaczy, że Donald Tusk popełnił błąd? Podejmując taką decyzję, że koalicja obywatelska idzie samodzielnie i w związku z tym wy też musicie iść samodzielnie? Nie wiem, czy popełnił błąd. Ocenił, że startując osobno też jesteśmy w stanie odsunąć w tych 8, teraz 7 sejmikach, bo przypomnę, sejmik śląski został odbity, że się tak wyrażę kolokwialnie. Więc myślę, że większa szansa, my to tak ocenialiśmy, ale też, żeby była jasność, nie płaczemy bardzo nad tym, chociaż nam wmawia się takie rzeczy. Lewica zarejestrowała komitet w zeszły czwartek Państwowa Komisja Wyborcza dała nam zaświadczenie o powołaniu komitetu, koalicyjnego komitetu wyborczego Lewica, w której skład wchodzą wszystkie partie lewicowe, które są w naszej formule w Polsce, więc w tej formule w Polsce, więc startujemy, liczymy na sukces, liczymy na reprezentację w sejmikach. Nasze 9-10%. Liczycie na sukces? Że Magdalena Biejat pokona Rafała Trzaskowskiego? Panie redaktor, jutro mamy walentynki. O godzinie 10. No już opowiadam. O godzinie 10. Będzie ogłoszony oficjalny start. Ale Maria Żukowska powiedziała, że to jest kandydatka. Ja jestem sekretarzem generalnym partii Nowa Lewica i ja nie wychodzę przed szereg. O wszystkim państwa poinformuję właśnie w walentynki. No ale sprytnie pan uciekł od komentarza. No ale to na co liczycie w takim razie? No bo Rafał Trzaskowski wydaje się pewniakiem. Liczymy na bardzo dobry wynik naszych kandydatów. Ale to mam jakiś taki test? Nie wiem, czy może potem Magdalena Biejat może będzie kandydatką na prezydentkę kraju. Pani redaktor, niezbadane są wyroki boskie i to mówi lewicowiec z krwi i kości. Więc... Nie mogę. No, dlaczego co nie za mogę? Lanie wody? Naprawdę. No nie jest lanie wody, pani redaktor. Tak. O pewnych rzeczy będziemy informować w trakcie... Walentynki, o 10:00. To jest jedna rzecz, czyli kandydatka na prezydenta Warszawy. Będziemy pokazywać oprócz kandydata również pewnie liderów list. Lewica startuje z ugrupowaniami miejskimi, które funkcjonują w Warszawie i myślę, że to będzie zaskoczenie, ten wynik lewicy, jeżeli chodzi o Warszawę. A przyjdzie czas informacji o tym, kto jest kandydatem. Przypomnę wybory prezydenckie. Ubolewam nad tym, bo pan prezydent Duda różne rzeczy opowiada. Przychodzi później rozkaz z Nowogrodzkiej i robi to, co robił przez te swoje 9 lat już prawie. Od 2015 roku. No właśnie. Więc został wybrany w połowie roku. Więc prawie zaraz będzie 9 lat, więc robi, co robi i niestety nad tym najbardziej ubolewamy, ale przyjdzie czas, że Lewica ogłosi swojego kandydata na prezydenta. W waszym programie przed wyborami znalazła się taka obietnica. Żadne dziecko nie powinno chodzić do szkoły głodne. Zagwarantujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych bezpłatny, ciepły, pełnowartościowy obiad z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kiedy to się stanie faktem? No, pani redaktor, tak jak powiedziałem, no, może pani powiedzieć znowu, że się powtarzam, no ale na Boga, dwa miesiące współrządzimy. Ale no, nie to wiem, jest ale proces. Czy to chociażby pan powiedział, tak, od 2025, ale to też nie jest... A ja bym chciał nawet, żeby z końcem 2024, tylko przypomnę, choćby nawet ten budżet, który żeśmy dostali, bo to nie jest nasz budżet, pani redaktor. Dostaliśmy no nie, jest to prawda. A między innymi obietnice, które żeśmy w kampanii prowadzili, o których mówiliśmy, 30% podwyżki dla nauczycieli, czyli 20% podwyżki w budżetówce. To jest. I inaczej niż robił PiS. A ja przypomnę jeszcze o 300 za
tysiącach mieszkań, które mają się wybudować do końca kadencji. I pani redaktor, będziemy robić wszystko. Negocjujemy z rządem, z ministrem finansów, żeby było odpowiednie dofinansowanie na to, bo na razie rzeczywiście w tym budżecie tych pieniędzy nie ma, żeby były te miliardy, które są potrzebne do wybudowania. My nie zasypujemy gruszek w popiele. To jest jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o nasz program wyborczy i będziemy pilnowali, żeby to było zrealizowane. Obiecuję. No zobaczymy, czy tak do końca kadencji będzie 300 mieszkań. Może nie 300 tysięcy do końca kadencji, ale 100? Dlaczego? 100? Dlaczego pani redaktor nie 300 tysięcy? No bo jeszcze powiedziałem, no budżet mamy w takim innym stanie. KPO po 3 latach w końcu premier Tusk złożył wniosek i pieniądze za chwilę popłyną. Przypomnę, że poprzedni premier nie był w stanie nawet wniosku złożyć o te pieniądze, które Polkom i Polakom się prawie 3 lata, pani redaktor. I te pieniądze były potrzebne po pandemii, od razu, kiedy była inflacja, a kamienie milowe, przypomnę jeszcze raz radiosłuchaczom i tych, którzy oglądają nas w tej chwili na YouTube. Internautom. Podpisywał pan były premier Morawiecki. No i nie dowiózł. No i dlatego 15 października Polacy pokazali im czerwoną kartkę. Który ostatnio złamał sobie nogę chyba w kostce, więc życzymy powrotu do zdrowia. Tak, bo to zawsze jednak taka kondycja jest problematyczna. Ministerstwo Lubi się odnawiać. Tak. Coś wiem na ten temat. Tylko akurat jeżeli chodzi o rzepkę, staw kolanowy. Pytanie od słuchacza. Ministerstwo zajmuje się m.in. zapewnieniem niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. W planach wygaszenie elektrowni Bełchatów do 2030 roku. To jakie są plany na zrealizowanie niezależności energetycznej Polaków? Pani redaktor, mówimy cały czas jako lewica, ale też rząd o tym mówi, o budowaniu elektrowni atomowych. My od tego nie uciekniemy i to są priorytety. Mówimy również o OZE. To jest najbardziej czysta energia. To tak się też mówił prezydent. No i dobrze, i co powiedział pan premier, panie redaktorze, że w niektórych kwestiach będziemy współpracować z panem prezydentem, chociaż niektórzy uważają, że nie. Mówię tutaj głównie o opozycji, czyli byłej Zjednoczonej Prawicy, teraz nie do końca Zjednoczonej, ale to już ich problem. Więc my naprawdę to wprowadzimy. Nie będziemy robić takiej obstrukcji, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość przy farmach wiatrowych, czy odległościach różnych pisanych, przypomnę, na karteczkach, ale jeszcze projektu ustawy o wiatrakach nie ma w Sejmie. Nie ma, bo był pewien falstart, chciałem powiedzieć, albo mógłbym użyć mocniejszego słowa, ale jeszcze godzina jest nieodpowiednia. Poprawimy to. Błędy nawet najlepszym się zdarzają na starcie, ale to zostało wycofane, będzie poprawione i myślę, że nie będzie hamowania energii odnawialnej w Polsce. Według raportu organizacji Oxfam 1% najbogatszych ludzi produkuje tyle samo emisji CO2, co 2/3 ludzkości. Dlaczego lewica, która podobno walczy ze zmianami klimatycznymi, tak chętnie wprowadza obostrzenia dla najbiedniejszych obywateli, a chroni najbogatszych, choćby głosując za tym, by obostrzeniom klimatycznym nie podlegały luksusowe auta czy loty prywatnymi odrzutowcami? Pytanie jest tendencyjne, panie redaktor. No i co w związku z tym? Nie, ale to nie jest prawda. Nie, ale dlaczego zagłosowaliście za tym, żeby obostrzeniom klimatycznym nie podlegały luksusowe auta, czy też prywatne jety? Pani redaktor, jeszcze raz powiem. Ewolucja, a nie rewolucja. My mamy jednoznaczne stanowisko, jeżeli ale chodzi... Ale co to ma do rzeczy? No ja pytam, dlaczego akurat taki był, a nie inny wynik głosowania? Nie wiem, szczerze powiem, nie do końca rozumiem to pytanie i co się miało wydarzyć, że rzeczywiście tak to odbiera, to jakiś internauta, rozumiem. Tak, internauta. Internauta. Mhm. Nie wiem, szczerze powiem, pani redaktor, mamy jednoznaczne stanowisko, jeżeli chodzi o energię odnawialną, o OZE. Nie wiem. A zeroemisyjność do 2050 roku to pana zdaniem jest dobry plan? Panie redaktor, pewne rzeczy rzeczywiście zweryfikowała sytuacja, która się wydarzyła, czyli wojna za naszą wschodnią granicę. Pewne rzeczy musi również zweryfikować Unia i mówię tutaj właśnie o ładzie, zielonym ładzie, więc pewne rzeczy będą musiały zostać przemyślane i przetworzone. Czyli dla pana ten pomysł jest zbyt awangardowy, tak? Rozumiem? Nie, dlaczego? Ja bym się chciał posłużyć głosem ekspertów, którzy pokażą nam jedno. Znaczy, ja akurat nie jestem ekspertem w tej
dziedzinie, więc wolałbym się posłużyć opracowaniami, które pokazują, że w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy jako Polska, jako Europa, po tym, co się dzieje na Ukrainie, po tym, jak się zachowuje Putin, który, w którego głowie siedzi jeszcze nie wiadomo co, i o tym mówią również eksperci wojskowi, więc my musimy pewne rzeczy zweryfikować. Przypomnę, chociaż naszych sąsiadów z zachodniej granicy zamykali kiedyś kopalnie węglowe, teraz wracają do nich. No więc nie mówimy tylko u nas. Mówimy o Niemcach, tak. O naszym największym partnerze handlowym. Dokładnie. I więc i u nas pewna weryfikacja. I są to kopalnie węgla brunatnego chyba nawet. Weryfikacja musi nastąpić. Ja nie chcę używać górnolotnych takich sformułowań, ale naprawdę wojna zmienia wszystko. Podejście również mądrych ludzi do pewnych założeń, które były wcześniej. I jeżeli w Unii Europejskiej osiągniemy zero emisji CO2, to o ile spadnie średnia temperatura na Ziemi? Zero emisji, to nie da się zrobić zero emisji CO2. No jak to? No, takie jest założenie w ramach, przynajmniej ostatnio tutaj była też wiceministra klimatu i tak mówiła, że to byłby ambitny plan i tak dalej. Ona też o tym mówiła na nieformalnym spotkaniu ministrów klimatu w Brukseli. No zero emisyjność do 2050 roku. No to o ile spadłaby temperatura na Ziemi, gdyby to udało się osiągnąć ten cel? No nie wiem, nie jestem ekspertem. To... A ile to by kosztowało statystycznego obywatela Unii Europejskiej? No ale nie ma obliczeń. Nie ma obliczeń, przynajmniej ja takich nie znam. Pani redaktor, no mówię, pewne rzeczy muszą być przeanalizowane na nowo. Pewne rzeczy były przy innych założeniach. No, myślę, że naprawdę eksperci do tego muszą wrócić. Ja nie chciałbym tutaj lać wody, bo najgorzej jak politycy się pojawiają, pewnie u pani też często, którzy udają, że znają się na wszystkim. Ja się na tym nie znam, uważam, że pewnie... Ale na zbrojeniówce tak. A na zbrojeniówce trochę lepiej. Zobaczymy, po owocach pana poznamy. I jeszcze jest jedno pytanie słuchacza jeszcze. Dlaczego przetarg na 29 iPhone'ów do Ministerstwa Aktywów Państwowych wygrała firma z Poznania? Nie było nikogo innego, żadnych innych firm w okolicy? Nie wiem. Pewnie było, nie, akurat pewnie, tak? Nie wiem, że wygra rzeczywiście firma z Poznania, ale pewnie zadecydowała cena, może była najtańsza, no. No może tak, no, granie, jak są przetargi, to jest pierwsze kryterium. Mnie kiedyś zapytano, pani redaktor, dlaczego używam telefonu iPhone'a. Ja w ogóle jestem bardziej androidowy, ale jak kiedyś zostałem wiceszefem Komisji Obrony Narodowej w poprzedniej kadencji, to służby, widać, super, bo są i działają. Przyszły i powiedział, panie pośle, jaki ma pan telefon? Pokazałem, mówię, dobry telefon androidowy. On mówi, no, nie. Najbardziej zabezpieczone są telefony z jabłuszkiem. Z jabłuszkiem. No nie róbmy reklamy, no ale no, takie są realia i proszę zmienić. A ja mówię, no, jak trzeba, to trzeba zmienić. Marcin Kulasek był z nami, wiceminister aktywów państwowych i sekretarz generalny Nowej Lewicy, który liczy, że Lewica po prostu absolutnie w tych wyborach samorządowych wykosi wszystkich normalnie. Zobaczymy. Nie wykosi, ale zrobi wynik taki, z którego będziemy jako Lewica i nasi wyborcy dumni. Pani redaktor, jestem o tym przekonany. A w niektórych miejscach na pewno zaskoczymy, jeżeli chodzi o naszych kandydatów na wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, w tym dużych miast. Zobaczymy. Dziękuję, dobrego wieczoru. Dziękuję pięknie. Dobrego wieczoru państwu życzę. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.